przed siebie jak ptak bydlakiem w świat. Jak to my? Znajdujemy jakieś ciekawe miejscówki, gdzie nikogo nie ma. No i dookoła zamku też takie są. Misiek z tracikiem. Zaraz wam pokażę. Chciałem zobaczyć schody. Chcemy zobaczyć. Tu jest takie wejście na jakiś taki tarasik. Ale super to wygląda. Jesteśmy. Tu jest muzeum w środku. Z jakimiś wypchanymi zwierzętami. O, okropieństwo. Fajnie jest ten bluszcz tutaj porósł. Te miejsce ładnie to wygląda. I widok na kolejną wieżę. Czy basztę w sumie. No tam mamy fajny balkonik. Wygląda to całkiem nieźle. A ja znalazłam taką kryjówkę. Co patrzę, znalazłeś jakieś artefakty średniowieczne. Romantyczne. Romantyczne, no. Nie wiem, co to jest. To ławka była kiedyś chyba. Ławka? Tak mi się wydaje, no. Albo fragment może jakiś, nie wiem. Tak się to jeszcze jadło. Jakieś ozdobne może. Ładnie tu pachnie jodłą. Tak. Taka idealna kryjówka. A tam za drzewem mnóstwo turystów. Niech sobie chodzą. Niech sobie chodzą. Dobra, my idziemy nad rzekę, tak? Tak. Idziemy szukać miejsca, gdzie moglibyśmy coś zjeść, ugotować. Tak. Zanim przejdziemy znowu do jedzenia, to teraz sobie posiedzimy w drzewie. Misiek znalazł takie fajne wierzby. Popatrzcie. A dzisiaj o wschodzie nie jedzę, mówię. O zachodzie słońca. Nad samym. Kurczę, muszę złapać pion. Dobra rzecz. Dzisiaj o zachodzie słońca. Nad samym. Jest znany i ceniony. Kucharz obwoźny. Michał T. Zwany Miszkiem. Kiedy jestem tutaj nad samym, przypominają mi się czasy, kiedy to za dzieciaka przyjeżdżałem tutaj na kolonie zakładowe zakładu pracy mojej mamy. To były wtedy wspaniałe czasy, wakacje nad Sanem, zapach świeżego grilla, tutaj gazowy, wtedy taki drzewny. Niesamowity zapach, proszę państwa, aż dech w piersi, normalnie zabrakło mi słów. Zapiera. Zapiera mi właśnie. A co dzisiaj? Serwuje kuchnia. Dzisiaj kuchnia serwuje ser topiony, żółty, na podsmażanym bakłażanie. Kamera nam spadła, ale jest dobrze. Pokażę wam, jak to wygląda. Smakowity kąsek. Mamy jeszcze mozzarellę. Tak? Chyba tak. Wiesz? Mamy, ale... Idź, jak pokażę. Idzie ci kleszcz. Jest jeszcze? To był kleszcz? Tak. Aha. Takie atrakcje tu mamy. Takie atrakcje. To był kleszcz, żebyś to powiedział. Jest jeszcze? Z włosów. Nie ma nic już. Muszę to już wyłączyć. Bo się nam stopiło. Ale to takie przebitki akurat nie. Paruję.
Jasne. Chyba spaliliśmy to. Czy to w ogóle jest zjadliwe? Chyba nie. Raczej tak. Pyszne. Tylko tak. Czego już kawę? Nie wiem czemu. Ale próbujemy. Tak. Tutaj czeka pieczarka, ale nie wiem, czy mi się uda. Wypadek? Bakłażanka Zuzią. No okazał się. Zawsze jest tak, że każda potrawa wychodzi. Czasami potrawa nie wychodzi. I wtedy trzeba robić drugą potrawę. Jaką? W tym przypadku będzie to spaghetti alla bolognese. Czyli pewniak. 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 Ty już gotuje wodę? Tak. Idę po makaron. No, łatwizna, nie? A... Chcesz jabłko? Tak, jabłko ręce. Pastani, spaghetti, 100% durum. Może być. Tylko taki był. Będziemy jeść. Będzie jedzone. Al dente. Umyję. 6 minut. Umyję jabłuszko i zaraz wracam. Dobrze. No, mam wrażenie, coś mi chodzi po włosach. Już nie. To teraz, co pan poleca? Na deserek, czyli tak zwana przystawka. Jabłuszko. Polskie jabłko, przywione z Tychów. Od pana spożywczaka. Śląskie. Będzie jabłuszko. Będzie romantycznie. Będzie, no i tak. Jak niemiecki oficer. Trochę strach się bać. Dobry. 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 Ja poproszę paseczki. To już ptaszki zjedzą. Masz drugiego. A to po kolei najpierw, dobra? Przyjeżdżałam tutaj, bo tutaj jest Soho Romanticos. To jest najpiękniejszy widok, nie? Bo misiu bierze mnie w takie piękne miejsce wasze. Tak. Romantyczne. Żeby gotować makaron. Tak. Together. Together. Najpierw zrobimy makaron, a potem podgrzejemy sobie sos. Będę motocykl iść. Dodając do sosu cebulki. I mozzarelli. Mozzarelli i trochę pieczareczki. Znaczy pieczarkę to w sumie powinniśmy najpierw trochę smażyć sobie, żeby wpuściła tak. Wodę. Tak. Ewidentnie randewu. Wow, już wraca czas.
Teźwik jest wykończony. No. I przez to taki trochę marudny. Tu wejdzie pod kółka, tu wejdzie pod nogi. Tylko otworzyliśmy auto. Pierwszy po aucie. Tak. Już jedzie. No wiadomo. Tomat. Musi się przystosować do nowej roli, bo chyba wcześniej nie podróżował. Albo przynajmniej nie podróżował z osobą, która jeździ na wózeczku. Nie? Tak, ale za to. Za to wczoraj podróżował sam. Tak. Ponieważ uciekł nad rzeką. Nad sam. Ja w kocyku biegałam za psem, który obleciał po wsi. No. A my się stąd zbieramy. Spaliśmy w przepięknej zamkowej wozowni. Po wozowni? Po wozowni. Zebraliśmy wszystkie nasze graty. Panie z recepcji jak zwykle patrzyły spodziewane Miśka. A co było najfajniejsze? Wielki materac. Tak, materac się przydał, ponieważ łóżko było trochę za niskie. Tak. Więc żeby je podnieść, to mieliśmy materac. No, także lecimy, koniec przygody. A na końcu byliśmy jeszcze w barze. W barze, który się nazywał? Monsum. Monsum. Słuchajcie, za 6 dyszek, 3 danie i kawka. No. Naprawdę pyszne żarcie. W porównaniu z gofrem, który kosztował 18 zł, to jest różnica. Pyszne żarcie. No. Danie w Kreszczynie. Polecamy. Dosłownie naprzeciwko zamku, po tamtej stronie drogi. A teraz ruszamy. Poprzedzamy ile? 345 km. Długa droga. No, także komu w drogę, temu czas. Pa! Pa, pa! Thank you.